Cześć, zapraszam na krótki przegląd nowości literackich dla dzieci i młodzieży w bibliotece na Targówku. Pierwsza pozycja to książka o Stephenie Hawkingu z serii Mali Wielcy. Książka przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Naszego głównego bohatera poznajemy jako małe dziecko, które bardzo lubi obserwować niebo, interesuje się kosmosem, ale jest przeciętnym uczniem. Niemniej ma pasję, którą pragnie zrealizować. Na przeszkodzie staje mu choroba i Stephen zaczyna jeździć na wózku inwalidzkim, a traci głos, ale sięga gwiazd i swoje marzenia realizuje. Myślę, że ta książka jest warta przejrzenia, jak wszystkie inne książki z serii Mali Wielcy. Kolejna pozycja to Strażniczka Słońca, Mai Lunde. Jest to książka przygodowa, pięknie ilustrowana, bardzo ładnie napisana. Warta nie tylko przeczytania, ale samego obejrzenia dla niesamowitych ilustracji. Książka o dziewczynce, która jest sierotą, wychowuje się u dziadka, który jest skromnym i biednym człowiekiem. Pozwólcie, że przeczytam fragment tejże książki. Mam nadzieję, że zainteresuje Was. Stałam przed szklarnią. Przez szkło przebijało jasne, białe światło lamp sufitowych. Jedyne światło, jakie otrzymywały rośliny. Więcej nie byłam w stanie dostrzec, bo wszystkie ściany były zasłonięte papierem. Tylko dziadek mógł wejść do środka. Nigdy nie odważyłam się zapytać dlaczego. O wiele spraw nie miałam odwagi go pytać. Pomyślałby kto, że trzymasz tam magiczny nawóz, mówili żartem do dziadka mieszkańcy wsi, śmiejąc się przy tym. Ale nigdy nie oczekiwali odpowiedzi ani wyjaśnienia. Wszyscy byli zadowoleni, dopóki co trzeci dzień dziadek przynosił dorodne, świeże warzywa. Krwisto-czerwone pomidory, jaskrawo-pomarańczowe marchewki, ciemnozielone ogórki chrupiące między zębami strączki, które ukrywały we wnętrzu małe, słodkie groszki cukrowe, podskakujące w ustach, kiedy się je zjadało. Czasem na myśl o dziadku czułam dumę. Niewątpliwie był najważniejszym mieszkańcem naszej wioski. Bez niego już dawno wszyscy umarlibyśmy z głodu. Skoro więc chciał, żeby to, co działo się w szklarni, pozostało jego tajemnicą, nikt się temu nie sprzeciwiał. Dziadku, jesteś tam? Podeszłam do szklanek drzwi i zapukałam. Na zewnątrz wisiała duża tabliczka z napisem „Nieupoważnionym wstęp zbroniony”. Nikt nie odpowiedział. Spróbowałam jeszcze raz. Dziadku, to tylko ja! Przyniosłam ci twój chleb. Przyłożyłam ucho do drzwi i nasłuchiwałam. W środku panowała cisza. Wydawało mi się, że coś słyszę. Najprawdopodobniej szum lamp, ale nic więcej. Okrążyłam szklarnię i ruszyłam wzdłuż jej dłuższej ściany. Rzadko udawało mi się podejść tak blisko. Dziadek mi tego zabraniał. Trzymaj się z dala od tego miejsca, powtarzał często. Nie masz tam czego szukać. Kiedy to mówił, stawał się bardzo surowy. Jedynie wtedy powinnam była zawrócić. I co jest w szklarni? Zobaczcie sami, przeczytajcie Strażniczkę Słońca Mai Lunde. Kolejną pozycją jest książka Przemoc, podręcznik przetrwania dla nastolatków. Szkoła, internet, rówieśnicy. Książka napisana przez Aję Majrok, autorkę, która w dzieciństwie była prześladowana, poniżana, bita i wyśmiewana przez rówieśników. Jej cierpienia i osobiste przejścia spowodowały, że powstała ta książka. Myślę, że jest doskonałym podręcznikiem dla wszystkich tych, którzy mają problem z złym traktowaniem przez rówieśników. Książka ta pomoże Wam przejść najtrudniejszy okres, pomoże Wam się stawić czoła temu, co najgorsze i myślę, że będzie taką swoistą terapią dla Was. Następna pozycja to książka, chyba moja ulubiona, Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat.
Jest to książka Justyny Sucheckiej, dziennikarki, która zebrała 30 wspaniałych historii młodych ludzi, którzy stwierdzili, że są w stanie osiągnąć wszystko. I rzeczywiście osiągnęli sukces osobisty, zawodowy, zmienili losy świata. Poznacie tutaj osoby w swoim wieku, które osiągnęły sukces. Między innymi Maję, która przekuła chęć czytania i radość czytania na własnego bloga. Maja stworzyła bloga, na którym pisze recenzje, a dzisiaj już jest współprowadzącą program radiowy o książkach. Także jeśli myślicie, że sukces nie jest dla was, no to się mylicie. Przeczytajcie Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat i bądźcie tak jak oni. I ostatnia książka to książka dla młodzieży. Najnowsza książka pani Małgorzaty Wardy, Tropy, Dziewczyna z Gór, tom pierwszy. Jest to pierwsza część trylogii. Mamy też drugi tom już w bibliotece. Trzeci jest w przygotowaniu przez autorkę. Dziewczyna z Gór to książka o 11-latce, która zostaje porwana przez nieznajomego mężczyznę. Ale najciekawsze jest to, że Nadia zaprzyjaźnia się ze swoim porywaczem. A dlaczego tak się stanie? Jak do tego dojdzie? I, no i dlaczego ten porywacz stanie się najważniejszą osobą w jej życiu? Przeczytajcie książki Wardy, które zawsze są bardzo dobrze napisane, dobrym językiem, wartkim językiem. Myślę, że będziecie je czytali tak od deski do deski. Po wszystkie książki zapraszamy do biblioteki publicznej na Targówku.